Podlaska Marka, najstarszy i najbardziej prestiżowy plebiscyt w województwie podlaskim, ma już 20 lat. Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić swojego kandydata do Podlaskiej Marki. Komisja konkursowa złożona ze specjalistów od jakości, gospodarki, marketingu, turystyki przez 2 dekady rozpatrzyła 3000 kandydatur starających się o ten tytuł. Przez 20 lat w województwie podlaskim wręczono około 200 podlaskich marek. Widowiskowe gale Podlaskiej Marki stały się już kultowymi i jedynymi w swoim rodzaju wydarzeniami na kulturalnej mapie podlaskiego. Od 2005 roku w plebiscycie wybierani są też honorowi ambasadorzy województwa podlaskiego. Są nimi m.in. Wojciech Nowicki, Adam Woronowicz, Leon Tarasewicz, Paweł Małaszyński, Kaja czy Karol Okrasa. Konkurs organizowany przez marszałka województwa podlaskiego od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów i konsumentów. Dlatego również w tym roku zachęcam do udziału w plebiscycie na Podlaską Markę Konsumenta. Wspólnie pokażmy światu, co w Podlaskiem najlepsze. Szczegóły na stronie podlaskamarka.pl. Aneta Górnicka-Piskorska została nową suwalską prokurator okręgową. 15 kwietnia zastąpiła na tym stanowisku Annę Kolesińską-Sorokę. Aneta Górnicka-Piskorska przed awansem była prokuratorem miejscowej prokuratury rejonowej. Urząd szefa okręgówki będzie pełniła przez najbliższe 6 miesięcy. Pani Aneta Górnicka-Piskorska pracuje w szeregach prokuratury od 2002 roku. Najpierw odbyła aplikację, później asesurę prokuratorską. Natomiast od 2009 roku jest prokuratorem pierwszoliniowym najpierw w prokuraturze rejonowej w Augustowie, a później w prokuraturze rejonowej w Suwałkach. Prokurator pierwszoliniowy cały swój czas pracy poświęca wykonywaniu czynności procesowych w ramach prowadzonych dochodzeń i śledztw, czyli zasadniczych działań prokuratury zmierzających do ujęcia sprawców przestępstw oraz naczuwaniu nad praworządnością. Odwołana prokurator Kolesińska-Soroka kierowała okręgową jednostką od listopada 2019 roku, kiedy to zajęła miejsce poprzedniczki Hanny Lewczuk.